przejściami z toaletami, koszykami oraz jacuzzi i przejścia korytarzami do dwóch pomieszczeń, które w tej chwili nie są używane, ale które były wymagane w czasie euro, czyli do sali treningowej i do pokoju modlitewnego. Szatnia to jest to miejsce, w którym zawodnicy spędzają najwięcej czasu przed meczem. Oni pojawiają się na stadionie przed meczem, wchodzą tutaj i stąd tak naprawdę dopiero za trzeci raz wchodzą na boisko, wchodzą na mecz. Pierwszy raz byłem wychodzą już po przyjeździe, że nie mam, że boisko jest przygotowane do gry. Odpowiednio do tego, że